Cześć, jak wiadomo, zbliżają się promocje w Rossmanie, Naturze i chyba w Hebe, ale tego nie jestem pewna. I pokażę Wam kilka kosmetyków właśnie drogeryjnych, które u mnie bardzo dobrze się sprawdzają i mogę Wam je serdecznie polecić. I może zacznę od podkładów. Moim ulubionym podkładem, jeżeli mnie już od jakiegoś czasu oglądacie, to wiecie, że jest to Pierenne Skin Balance. Uwielbiam go i mam w odcieniu 20 Champagne. To jest ten chyba najjaśniejszy. Jest naprawdę genialny, bardzo, bardzo dobrze się u mnie sprawuje. Mam cerę mieszaną w kierunku do suchej delikatnie i bardzo dobrze kryje, świetnie się utrzymuje na twarzy, cały dzień nie ma z tym problemu. Kosztuje około 25 zł, w Naturze możemy znaleźć Pierenę, więc jeżeli jeszcze tego podkładu nie próbowałyście, to naprawdę serdecznie mogę Wam go polecić. Drugim podkładem, którego mogę polecić do cery bardziej suchej, jest to Bourjois Healthy Mix. Ja mam na kartę w numerze 53, ale też miałam w numerze 51. I one są fajne, bo są w tonacji takiej żółtej. I ten podkład na przykład przy mojej cerze mieszany w kierunku do, no mieszany w kierunku delikatnie do suchej, jak już wspomniałam, tak średnio się sprawdza, ponieważ dosyć szybko ściera się z twarzy. Po jakimś czasie swędzi mnie skóra po prostu, ponieważ cały czas czuję ten podkład na twarzy. Natomiast bardzo ładnie rozświetla cerę i nie ma w sobie jakichś drobinek, takich nieładnych, które ma rymel Wake Me Up. Więc jeżeli lubicie na przykład tego rymela Wake Me Up, to myślę, że ten podkład też Wam się spodoba. Jeszcze jeżeli chodzi o twarz i naturę, to serdecznie polecam Wam wypróbować te bronzery z Kobo. One teraz po tej promocji jest 40% w Naturze. To będą naprawdę dosyć tanie, bo one normalnie kosztują 20 zł, więc naprawdę serdecznie polecam Wam wypróbować. Bardzo, 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 bardzo dobre. I nawet warto wziąć te dwa odcienie. Jeśli chodzi jeszcze o twarz, to pokażę Wam produkt, którego bardzo lubię i mam go już od dłuższego czasu. Jest to róż z Belle. Miałam tu Skin Pocket, nie mam numerku, ponieważ ja kupowałam ten róż w Biedronce. Ale jest to dosyć tani róż, świetnie się sprawdza, bardzo ładnie wygląda. Mam takim właśnie odcieniem brzoskwiniowym. Długo się utrzymuje na twarzy, świetnie się rozciera i naprawdę za taką cenę teraz to może kosztować, nie wiem, około 5 zł, 8. Naprawdę super i warto wypróbować. I kolejnym produktem już do oczu, przechodzimy, jest eyeliner żelowy z Maybelline. Jest to naprawdę świetny eyeliner. Serdecznie Wam polecam wypróbować, jeżeli nie używałyście go jeszcze. Ja go mam już, myślę, że ponad rok i zaczął mi już wysychać, więc myślę, że będę musiała kupić go ponownie. Mam jeszcze tutaj dosyć sporo tego produktu. Ale tak jak już wspomniałam, zaczął mi wysychać, więc myślę, że będę musiała kupić ponownie. Świetny eyeliner, pięknie rozprowadza się po oku, ma mocny czarny kolor, nie odbija się na powiece, naprawdę super. Kolejny produkt teraz do brwi, jest to Vibo Eyebrow Stylist, brązowy żel do stylizacji do brwi. I u mnie ostatnio bardzo dobrze się sprawdza, już wspominałam Wam o nim w ulubieńcach. Ma taką szczoteczkę, ta szczoteczka mogłaby być delikatnie krótsza, ale mimo to ten żel jest świetny. Jeżeli macie na przykład gęste włosy, nie, włosy, brwi, nie potrzebujecie zbyt dużo poprawiać ich, nie wiem, nie macie jakichś cienkich włosków, czy nie macie jakichś mocnych prześwitów, to wystarczy tylko ten żel nałożyć na brwi i już jesteście gotowe, już brwi będą wtedy mocniejsze, bardziej podkreślone. Kolejny produkt, teraz mam dwa korektory Wam do pokazania. Pierwszy korektor jest to Maybelline Dream Lumi Touch. Ja mam w odcieniu 01 Ivory, jest to najjaśniejszy. I ten korektor sprawdzi się u tych z Was, które nie mają zbyt mocnych przebarwień pod okiem. Na przykład tak jak widziałyście, już nieraz mogłyście zobaczyć sobie w filmiku, kiedy nie mam makijażu na sobie, to mogliście zobaczyć, jakie mam przebarwienia. Takie delikatne, gdzieś tam delikatnie mi tylko jakieś fioletowe przebarwienia i sińce wyskakują, natomiast ten korektor świetnie sobie z tym radzi. Jest rozświetlający, lekki, idealny na co dzień i dosyć dobrze się utrzymuje. Nie utrzyma się, myślę, że z 10 godzin, ale tak około 8 godzin myślę, że się utrzyma. Kolejny produkt i on też nie obciąża obszaru pod okiem, więc no, jest naprawdę super. Kolejny produkt jest to korektor z Maybelline Affiniton. Ja mam w numerze 01 Nude, Nude Beige. Jest bardzo fajny, jeżeli chcemy na przykład wykonturować sobie twarz na mokro. Również go często używam pod oczy, jest delikatny, jest trochę bardziej myślę, że kryjący niż ten z Maybelline. Ten Maybelline jest bardziej rozświetlający, a ten jest taki
Taki właśnie delikatnie kryjący, ale nie pozostawia jakiegoś mocnego rozświetlenia pod okiem. I teraz przejdę do kosmetyków do oczu i pierwszy produkt, który Wam pokażę, jest to Tuż do Rzęs. Jest to Tuż do Rzęs L'Oreal. Serdecznie, ale to serdecznie Wam polecam go wypróbować. Jest to Volume Lashes So Couture. Jest to genialny tusz, już o nim nieraz wspominałam. Przepięknie pachnie. Świetnie ta szczotka rozdziela rzęsy, pogrubia, wydłuża. Po prostu robi wszystko z rzęsami, natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że jest to dosyć mocny tusz, więc dosyć ciężko jest go zmyć. Ale mimo to naprawdę serdecznie polecam, jeżeli jeszcze nie próbowałyście go wypróbować, bo myślę, że to się stanie już kultowym kosmetykiem, bo jest naprawdę świetny. Kolejny, a też wiecie, teraz ten tusz jest dosyć drogi, bo on kosztuje normalnie około 60 zł, a teraz na promocji będzie można go złapać gdzieś za około 30 paru złotych, więc ja na pewno sobie kupię. Kolejne tusze są tusze z Max Factora. Ja bardzo lubię ten tusz Masterpiece Max. On świetnie rozdziela rzęsy, wydłuża. Ma świetną szczoteczkę, też jest silikonowa, która, jeżeli macie krótkie rzęsy, to bardzo dobrze dotrze do samej nasady rzęs. Rozdzieli Wam też rzęsy i wydłuży, to ja już wspomniałam, i delikatnie pogrubi. Jest bardzo dobrym tuszem, też jest dosyć długotrwały. Nie jest go tak też łatwo zmyć, chociaż już łatwiej niż tego z L'Oreala. Drugi tusz z Max Factor jest to 2000 kalorii, już dosyć kultowy tusz, natomiast myślę, że dosyć fajnie, w fajnej cenie można go teraz zdobyć. I tak, on bardzo ładnie pogrubia rzęsy, chociaż nie lubię efektu w nim takiego, że te rzęsy są takie mocne, takie ciężkie, takie sztywne. Ale mimo to świetnie rozdziela rzęsy, pogrubia, po prostu są takie teatralne rzęsy, które ja bardzo lubię. I teraz kredki do oczu. Mam dwie kredki do oczu, mam do pokazania. Pierwsza kredka jest to z Max Factora Cold Pencil, jest bardzo dobra na linii wodnej oka. Dziś również mam tę kredkę na oku, nie wiem, czy będziecie mogły to zauważyć, ale jest taki naturalny właśnie odcień, bardzo długo się trzyma na linii wodnej oka. Nie rzuca je tak bardzo w oczy, ale jednak rozświetla to oko, więc jest naprawdę super. A w normalnej cenie on jest dosyć drogi, bo kosztuje około 20 zł, jak nie więcej, chyba nawet więcej, więc naprawdę warto się na niego skusić. Kolejna kredka, jest to kredka akurat do znalezienia w naturze, z Pierena Super Contour Liner. Ja jej bardzo często używam na linii wodnej oka, bo się bardzo dobrze trzyma na moim oku. Jest to konturówka taka automatyczna, kredka automatyczna, ale tutaj mamy z tyłu na przykład temperówkę też na nią, więc spokojnie możemy sobie zatemperować końcówkę. Jest naprawdę super, bardzo wydajny produkt i naprawdę uwielbiam go. Świetnie się również rozdziela na przykład na górnej powiece. A jeszcze wracając do brwi, moim ostatnio nowym odkryciem, bo wróciłam ponownie do tej kredki, jest to kredka z Catrice. Jest to Eyebrow Stylist, ja mam w numerze 040 Don't Let Me Brown. Jest to idealny odcień, jak widzicie, jest taki chłodny. Mam go właśnie dzisiaj na brwiach, tą kredkę. Jest to idealny odcień. Świetna kredka, no ciężko jest znaleźć chłodną kredkę właśnie w takim ładnym odcieniu i dosyć dobrze kryjący, tylko trzeba cały czas temperować kredkę, żeby po prostu ładnie wyrysować brwi. Ale mimo to jest naprawdę super, mogła być delikatnie, bardziej miękka, mimo wszystko serdecznie polecam wypróbować, jeżeli szukacie chłodnej tonacji brwi, chłodnej tonacji kredki do brwi. Następnie jeszcze zostając w naturze, pokażę Wam pigmenty. Są to pigmenty oczywiście z Kobo. Są naprawdę genialne, mam już ich kilka. Ostatnio pokazywałam, że kupowałam kolejne i są naprawdę przepiękne, wyjątkowe i naprawdę teraz jeszcze w tej cenie to będą naprawdę super warte zakupu. Kolejne produkty, które mogę Wam polecić, są to konturówki do ust z Catrice Long Lasting Pencil. Nie mam akurat w numerze 070 I Got You Baby i taka czerwień w numerze 040. Naprawdę świetne konturówki, bardzo długo się utrzymują na moich ustach. Tą jaśniejszą, tą 070 mam teraz właśnie na ustach i bardzo ładnie myślę, że ożywia makijaż, jednak taki delikatny akcent, nie jest ona aż tak mocno intensywna, jednak, jednak daje jakiś kolor, ożywia tą cerę. Serdecznie polecam Wam wypróbować te konturówki, jeżeli jeszcze nie używałyście, widzicie, dosyć sporo tej konturówki już zużyłam. Jest naprawdę super i bardzo, bardzo lubię te konturówki. Bardzo łatwo suną po ustach, są takie delikatnie miękkie, ale nie za miękkie, nie łamią się i naprawdę są super. Kolejne kredki, szminki właściwie w kredce do ust, są to szminki z Rimmela. Color Rush, już nieraz Wam o nich wspominałam, że są świetne i teraz możecie je wypróbować, bo one normalnie kosztują około 20 kilku złotych chyba, coś niecałe 30 może.
25, coś tylko tego. Więc teraz będziecie mogły je znaleźć taniej i wypróbować, bo są naprawdę świetne, bardzo długo się utrzymują na moich ustach, tak się wżerają w usta. O Jezu, jeszcze przepięknie pachną cukrem wanilinowym. Są świetne, wydajne, bardzo łatwo są po ustach i naprawdę po prostu naprawdę są genialne. Jeszcze raz serdecznie Wam je polecam, bo nadal je uwielbiam. Teraz przechodzę już do paznokci i muszę Wam wspomnieć o moim ulubionym wysuszaczu do paznokci. Jest to Sally Hansen Insta Dry Top Coat. On u mnie się najlepiej sprawdza. Polecam serdecznie. Jeżeli macie w Rossmanie właśnie Sally Hansen, to wypróbujcie sobie koniecznie, jeżeli jeszcze nie używałyście, bo to jest dla mnie najlepszy top coat i najszybciej wysychają mi po nim paznokcie. Tak się ładnie błyszczą, naprawdę super. I kolejny produkt z Sally Hansen jest to Instant Cuticle Remover. Jest to płyn do zmiękczenia skórek. Jest genialny, używam go cały czas, przecudnie właśnie zmiękcza te skórki i naprawdę jest super płyn i jest bardzo wydajny. Ja go już, ja wiem, może jakoś chyba w tamte wakacje kupowałam pod koniec wakacji w sierpniu. Jest bardzo wydajny, używam go raz na tydzień na swoje skórki i naprawdę jest genialny. I teraz lakiery do paznokci, które mogę Wam polecić. Ja polubiłam się z serią Miracle Gel z Sally Hansen. Jak o tym pokażę Wam dwa odcienie, których tak bardzo Wam nie polecam. To znaczy, ten odcień jest przepiękny, ten jest słabo krojący, więc już może go postawię. Jest przepiękny odcień, to jest numer 120. Natomiast trzeba go nałożyć 3, najlepiej 4 warstwy, więc to już jest dosyć spory minus, ale odcień jest przepiękny, taki typowy nudziak. Jest naprawdę super, taki beżowy odcień, ale jeżeli chciałybyście wypróbować te lakiery Sally Hansen Miracle Gel, to polecam Wam wypróbować takie ciemniejsze odcienie, właśnie czerwienie, kolorujące 330. Też czerwienie wystarczy użyć jednego pociągnięcia i już wykrycie jest maksymalne. U mnie utrzymują się spokojnie przez tydzień. Mają taką, nie wiem czy to zobaczycie, mają taką grubą szczoteczkę, pędzelek, który wiecie, bardzo szybko pokrywa całą płytkę paznokciową. Jest naprawdę super. Wiem, że są podzielone opinie na temat tego lakieru i wiele osób go nie poleca, ale nie wiem, u mnie się świetnie sprawdza. U mojej mamy, która ma ciężkie paznokcie, ciężko u niej się utrzymują lakiery do paznokci, to te są dla niej najlepsze i ona naprawdę uwielbia te lakiery. Więc nie wiem, to już zależy naprawdę już od płytki paznokciowej, od Waszych preferencji, więc jednak warto myślę, żeby próbować, chociaż wiadomo, one nie utrzymują się na pewno 2 tygodni. Kolejne lakiery, które są nowością i myślę, że warto wypróbować, są to lakiery z Rimmela. Jest to z serii Rita Ora. Ma tu kilka odcieni do pokazania. Ten jest przepiękny, jest taki skaszona morelka. Naprawdę super, takie wakacyjne kolory. Właśnie jest taka nowością. Nie wiem, nie pamiętam ile one kosztują teraz w Rossmanie, ale serdecznie polecam Wam wypróbować. Dziś mam akurat z Iwoną, więc chyba nie powiem, ale przepiękne kolory i naprawdę są super. Pięknie się rozprowadzają po płytce paznokciowej. U mnie utrzymują się tak koło tygodnia. Teraz Wam pokażę, też mają ten pędzelek taki szeroki, tak jak w Sally Hansen, więc naprawdę super, łatwo się rozprowadzają. I tej morelki trzeba nałożyć 3 warstwy, żeby tak była taka pełne pokrycie, ale super, bardzo lubię te lakiery. Także to tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Pokazałam Wam takie moje ulubione kosmetyki drogeryjne, po które cały czas sięgam i myślę, że są warte uwagi. Dajcie znać, jeżeli Wy macie jakieś kosmetyki, które chcecie kupić, na przykład może macie ochotę na jakiś zakup jakiegoś kosmetyku, dajcie znać, na co polujecie i może jakieś ulubione swoje kosmetyki mi podacie, które byście mi polecały kupić. Lub może chciałybyście coś zobaczyć, jakiś test na żywo jakiegoś kosmetyku, to też dajcie znać, to może go kupię i go przetestujemy. Także to tyle na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!